się schronić. Teren był odludny. Nie było domostw ani zajazdów. Musieli przeczekać nagły kaprys pogody i zboczyć z wyznaczonej przez siebie ścieżki. Chociaż zarówno dziewczyna, jak i chłopak domyślali się, że nie było to przypadkowe oberwanie chmury. Ktoś użył swoich wpływów, by odłożyć w czasie ich podróż. Jest coraz zimniej, stwierdziła Eloisa, rozglądając się wokół. Cała drżysz, zauważył ze smutkiem. Spojrzał na nią z czułością, wziął jej obie rączki w swoje, pochylił główkę i delikatnie dmuchając ciepłym powietrzem, starał się je rozgrzać. Eloisa stała zaskoczona, się zrobić najmniejszy ruch. Nie wiedział, że właśnie jego ciepły podmuch rozgrzewał nie tylko jej dłonie, ale także przenikał z największą czułością do jej duszy. Tworzył w niej ogień, który roztapiał i spokojnie, strach i niepewność. Wnikał do serca, oblewając je swym gorącem i rozpływając się po całym ciele. Z każdym jego podmuchem wiedziała, że to uczucie jest silniejsze niż przypuszczała. Ochotę pogładzić go po włosach, karku i silnych dłoniach. Chęć bliskości z nim była coraz większa. Wzrastała w niej za każdym razem, gdy okazywał jej swoją uwagę, troskę.